Wczorajsza sesja to bardzo dobry dzień dla prezydenta Borowiaka. 20 radnych, a więc wszyscy obecni na sesji, byli za udzieleniem mu wotum zaufania, a potem za absolutorium. Czy 25 czerwca skończyła się opozycja w Radzie Miejskiej Leszna? Prezydent Borowiak nie ma w Radzie Opozycji. Wszyscy mu ufają i akceptują politykę, jaką prowadzi. Poinformował o tym szef klubu Koalicji Obywatelskiej Marek Wajn w bezprecedensowym oświadczeniu o udzieleniu kredytu zaufania prezydentowi i grubej kresce. Co o tym zadecydowało? Szczera, jak mówił, rozmowa z prezydentem podczas spotkania z członkami klubu koalicji. Obietnice przekazania 5 milionów złotych na spłatę zadłużenia, zapewnienie o budowie hali sportowej z basenem. Wotum zaufania, ta uchwała podjęta w specjalnym głosowaniu, wyrażająca zaufanie do działalności prezydenta, aprobująca jego bieżącą działalność. Wotum zaufania to nie jest przeciwstawność wotum nieufności. Procedura udzielania to wotum, to nowa formuła kontroli Rady, radnych i mieszkańców nad prezydentem, nad polityką organu wykonawczego. W imieniu klubu radnych Koalicji Obywatelskiej chciałbym stwierdzić, co następuje. Mamy pełną świadomość, że podjęcie tej uchwały jest niezwykle ważne dla pana prezydenta i całego organu wykonawczego. Jako radni koalicji mamy wiele uwag i wniosków co do dotychczasowej działalności. Dotychczas miały miejsce takie wydarzenia i sprawy, które muszą ulec zmianie. W związku z tym, że uchwała o wotum zaufania podejmowana jest po raz pierwszy i wszyscy się tego uczymy, dla dobra miasta, dla dobra mieszkańców, podjęliśmy decyzję o odcięciu grubą kreską dotychczasowego stanu i udzielamy panu prezydentowi kredytu zaufania. Co ciekawe, ci sami radni jeszcze na poprzedniej sesji grozili zerwaniem obrad, bo czuli się obrażani przez prezydenta. Potrzebna była interwencja przewodniczącego Tomasza Malepszego. Ciekawe, jak na grubą kreskę zareagują ich wyborcy, którzy oddając głos na Koalicję Obywatelską chcieli zmian w sposobie rządzenia Lesznem. No ale wybory dopiero za 4 lata, może zapomną o tym, co się stało na wczorajszej sesji. Radni nawet nad raportem za 2018 rok nie dyskutowali. W tej sytuacji nad dokumentem pochylili się jedynie Bolesław Pośrednik i Włodzimierz Korza, pozostawieni sami sobie mieszkańcy, bo nikt nawet ich z nazwiska nie wymienił. Dodatkowo firma realizująca przekaz w internecie na zlecenie miasta ani razu nie skierowała ani na jednego, ani na drugiego swoich kamer. Można było jedynie usłyszeć ich głos. Nie wiadomo było, kto mówi. Bolesław Pośrednik i Włodzimierz Korza są twórcami facebookowego profilu Twoje Moje Leszno, bardzo krytycznego dla prezydenta Borowiaka. Na sesji zwracali uwagę na gigantyczne zadłużenie miasta, które na jednego mieszkańca wynosi 4300 zł. Na ich zdaniem przerosty zatrudnienia w Urzędzie Miejskim, niesłuszne zwolnienie Beaty Kawki z teatru skutkujące coraz mniejszą frekwencją, nadmierne wydatki na promocję miasta czy na współpracę z mediami. Czy na umowę z włoskim przedsiębiorcą dotyczącą gliding hotelu na lotnisku zawartą bez zgody Rady. Na wniosek radnego Piotra Więckowiaka z PL18 popartego przez większość mieli tylko po 8 minut na przedstawienie swoich racji. W głosowaniu nad wotum zaufania 20 radnych, a więc wszyscy biorący udział w sesji, byli za udzieleniem wotum zaufania prezydentowi Leszna. Radni Koalicji Obywatelskiej, udzielający, jak to określili, kredytu zaufania prezydentowi Borowiakowi, to Marek Wajn, Jarosław Zielonka, Adriana Machowiak, Przemysław Górzny, Edyta Feliczak-Przybyła, Tomasz Mikołajczak i Barbara Mroczkowska.